Cześć, zapraszam na poradnik. Miseczka, koszyczek, ozdoba znana. Jest to mój sposób wykonania tego popularnego wzoru. Myślę, że taka ozdoba będzie pięknie wyglądała nie tylko na wielkanocnym stole. Alizabella. 50 gram. 180 metrów. Zalecane szydełko 1-3. Ja użyję szydełka 2 mm, dzięki temu robótka będzie sztywna. I o to chodzi. Zaczynamy od pętelki. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe, pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Czwarty. Mam 4, a będzie 16. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. O, oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 16 słupków. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek, tutaj na tym samym słupku z poprzedniego okrążenia. 2 na jednym. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden na tym samym słupku z poprzedniego okrążenia. Drugi. 2 na jednym. I jeszcze raz. Dwa słupki na słupku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Dwa okrążenia, 32 słupki. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek na tym samym słupku. 2 na jednym. Dalej słupek nad słupkiem. Mamy 3 słupki. To jest motyw z tego okrążenia. Każdy motyw powtarzamy 16 razy. 2 słupki na kolejnym słupku. Pierwszy. Jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. 2 na jednym. Słupek nad słupkiem. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Trzecie okrążenie, 48 słupków. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na tym samym słupku. Mamy 2 na jednym. Teraz 2 słupki nad słupkiem. Pierwszy. Kolejny słupek nad kolejnym słupkiem. Motyw główny z tego okrążenia. Powtarzamy. 2 na tym pierwszym. Słupek pierwszy. I jeszcze jeden. Drugi. 2 na jednym. I 2 razy słupek nad słupkiem. Pierwszy. I słupek nad kolejnym słupkiem. Drugi. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 4 okrążenia, 64 słupki. Co okrążenie 16 słupków więcej. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek
na tym samym słupku z poprzedniego okrążenia. 2 na 1. Słupek nad słupkiem. Słupek nad kolejnym słupkiem. I jeszcze raz słupek nad następnym słupkiem. Motyw z tego okrążenia. Powtarzamy. 2 na tym pierwszym. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Mamy 2 na 1. I 3 razy słupek nad słupkiem. Pierwszy. Słupek nad kolejnym słupkiem. Drugi. I słupek nad następnym słupkiem. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. 5 okrążeń, 80 słupków. Będziemy tak pracować dalej. W kolejnym okrążeniu 2 słupki na jednym. Dalej 4 razy słupek nad słupkiem. I dalej według tego schematu. 6 oczek łańcuszka zamykamy w okrążenie. Pierwsze okrążenie 16 słupków. Drugie okrążenie 2 słupki na jednym. Dało nam to 32 słupki. Trzecie okrążenie 2 słupki na jednym. Słupek nad słupkiem 48 słupków. I dalej. 2 słupki na jednym, słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem. 64 słupki. Kolejne okrążenie, 2 na jednym i 3 razy słupek nad słupkiem. Schemat będziecie mieli w opisie. Zobaczcie. 2 na jednym. Mamy zmianę tylko tutaj w tych słupkach pojedynczych, co okrążenie. Mamy jeden słupek więcej. I pracujemy tak 16 okrążeń. I mamy 256 słupków. I tak to wygląda. U mnie robótka ma 23 cm. Pracujemy dalej. Oczko łańcuszka. Pół słupek. Na tym samym słupku. Tutaj zakończymy okrążenie. Wykonamy okrążenie pół słupków. Pół słupek na kolejnym słupku. Pół słupek na słupku. I dalej. Mam. I tutaj zrobimy taki myk. Dwa oczka łańcuszka, które ułatwią nam dalszą pracę. Pół słupek na kolejnym słupku. Pierwszy. Pół słupek na kolejnym słupku. I dalej. Pół słupek na słupku. Mam. I tutaj dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny słupek. I wykonujemy pół słupek. Pierwszy, na kolejnym słupku pół słupek drugi i dalej trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. Pamiętamy o tych dwóch oczkach łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy. Gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia, przeciągamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, odcinamy, nitkę chowamy. Tych miejsc po dwa oczka łańcuszka mamy 8. I teraz ważna sprawa. Prawą stroną kładziemy robótkę do dołu.
U góry mamy lewą stronę robótki. Odliczamy od kółka początkowego 8 okrążeń. To jest 8 okrążenie i tutaj zaczniemy pracę. Chwytamy po prostu za słupek, obojętnie który to będzie słupek. Z tej strony mamy 8 okrążeń. Zamocuję tutaj wełenkę. Gotowe. I pracujemy dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek. Chwytamy za kolejny słupek z tego okrążenia. W ten sposób i wykonujemy słupek. I jeszcze raz. Chwytamy za następny słupek. I wykonujemy słupek. Pilnujemy tylko, żeby złapać po kolei każdy jeden słupek i nie pomylić okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Wykonamy 128 słupków. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 128 słupków w okrążeniu. I tak to wygląda. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. I dalej. Słupek nad słupkiem. Całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 128 słupków w okrążeniu. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. I dalej. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie. I tych takich samych okrążeń wykonamy w sumie 8. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 takich samych okrążeń. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. I zobaczcie, jak to wygląda. I teraz najtrudniejsza sprawa. Musimy połączyć te dwie części. I tutaj przydadzą nam się te dwa oczka łańcuszka. Będziemy za nie po prostu chwytać. A najtrudniejszą sprawą jest odmierzenie od tego miejsca mniej więcej. Tak, żeby było równo. Nie przesunąć w lewo ani w prawo. Jak się pomylisz o słupek w jedną czy w drugą stronę, nic się nie stanie. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym słupku. Tutaj zakończymy okrążenie. Pół słupek na kolejnym słupku. Pół słupek na następnym słupku. Wykonamy pół słupki do markera. Czy ten marker masz bliżej tutaj początku, czy dalej, to nie jest ważne. Wszystko zależy od tego, gdzie rozpoczęliście robótkę. Ale to nie jest ważne. Ważne jest wykonać pół słupki do markera. Ja już mam. I chwytamy teraz te pierwsze dwa oczka łańcuszka, którymi odmierzaliśmy, żeby było równo. Chwytamy za nie i wykonujemy pół słupek. Połączyliśmy robótkę.
I teraz przejdziemy na ten słupek. Usuwam marker, nie jest mi już potrzebny. Przechodzę na ten słupek i wykonuję półsłupek. I dalej. Na każdym słupku półsłupek 16 razy. Każdy z nas wykona 16 półsłupków. Chwytamy za kolejne te dwa oczka łańcuszka tutaj i wykonujemy półsłupek. Robótka połączona. Przechodzimy na kolejny słupek, oczywiście półsłupek. I znowu wykonamy 16 półsłupków. Gotowe. Chwytamy tutaj za kolejne dwa oczka łańcuszka. Jak widzicie, ułatwiły sprawę. Chwytamy i wykonujemy półsłupek. Połączone. Przechodzimy tutaj na słupek i wykonujemy 16 półsłupków. Uzyskamy takie fajne kieszonki. Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wpływamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka. Przeciągamy o oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Gotowe. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możesz podzielić się zdjęciem gotowej robótki, wykonanej według moich poradników.